Dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Jagnaton. Tak jak mogliście zobaczyć, wrzuciłam Wam kilka zdjęć z zeszłotygodniowych urodzin Julii, a teraz czekam na Julii, bo przyjeżdża do mnie na śniadanko, więc przygotuję jej coś dobrego. Zjemy razem w ogrodzie, pogadamy i zaczynamy tego pierwszego mojego wakacyjnego vloga. Teraz moją rutyną stało się sprawdzanie co rano pogody, więc mamy 19 stopni dzisiaj i ciśnienie od wczoraj spadło. Powiem Wam, jak to mniej więcej działa. Wczoraj było 1020 hektopaskali, czarna wskazówka była tutaj, gdzie złota, dlatego tą złotą zaznacza się ciśnienie danego dnia. Dzisiaj jak wstałam, to widzę, że od tego momentu wczorajszego wskazówka przesunęła się na 1010, znaczy to, że ciśnienie spadło. Już nie ma przejrzystego nieba, nie jest bardzo sucho, jest zachmurzenie, no i jest zachmurzenie, tak jak widać. I gdybym sprawdziła to ciśnienie z aplikacją w telefonie, jest dokładnie 111 hektopaskali. Więc dzisiaj sobie przekręcam tą wskazówkę na dzisiejsze ciśnienie i dzięki temu będę wiedziała jutro, czy jest jakieś wahanie, czy zostaje na tym samym miejscu. Także świetna sprawa, uwielbiam ten, nie wiem, starodawny gadżet. Po prostu barometry są zajebiste. Julii już była, śniadanie zjadła, bardzo jej smakowało, pośmialiśmy się, akurat Arek zdążył wrócić, pogadaliśmy, a teraz się wybieramy do naszego lokalnego browaru na piwko. Już kiedyś go nagrywałam, już ten browar znacie, ale to było z czasów, jak była pandemia. Taka, wiecie, mocna i był lockdown i coś tam, więc były jakieś tam restrykcje, a teraz idziemy już tak normalnie, bez żadnych ograniczeń, napić się dobrego piwa i może sobie jakąś. Mówiłam Wam o bzach, to zobaczcie, ile ich tu jest, właśnie tych kwitnących drugi raz, znaczy późnych, o w ten sposób. Pięknie to wygląda, po prostu cudownie. Tutaj serwowali piwo w tym budynku. Teraz on jest zamknięty i przenieśli po prostu tam dalej. O, dobrze wiedzieć. No i tam, jak widać, się robi piwko, zobaczcie, w tych kociołkach. Tu się wszystko odbywa. Tam jakiś jest otwarty, więc chyba tam to jest zlane i będzie wstawione za niedługo nowe. Także bardzo fajnie to zrobili, że otwarli tą drugą przestrzeń do robienia, do wejścia dla nas, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jest to pub otwarty tylko od czwartku, jak widzicie. Od 12 do 9 w każdy dzień. Dzisiaj niedziela, to do godziny 6. A ja Wam coś pokażę, co mają fajnego w ofercie. Ja zawsze biorę sobie ten triple chocolate, to jest po prostu najlepsze piwo, jakie tu mają. Ale wyczytałam, że tu mają i dosyć drogie, bo to kosztuje aż 6. Piwo ze wszystkimi owocami, jak truskawki, maliny, czereśnie, elderberries, to są, Jezus, nawet nie pamiętam, jak przetłumaczyć, jagody, więc to piwo następnym razem koniecznie muszę spróbować, bo go wcześniej nie widziałam. A Arek sobie wziął Cascade. Też ciekawie się zapowiada. Cytrusowe. Moja selekcja
przybyła, tak jak ostatnio, też kiedyś, chyba w zeszłym roku pokazywałam Wam. To jest to potrójnie czekoladowe, to mam cytrusowe, to mam ich flagowe, taki słaby lager 2,8 i to jest jakieś niemiecki lager tutaj mi tej, na styl niemieckich lagerów coś takiego robią, także tak to wygląda. A ty, wygląda moja pełnia szczęścia. Próbujemy po kolei. To jest takie cytrusowe, bardzo dobre. To. Taki lager zwykły, lightowy. Bardziej, troszkę jak pszeniczne piwo smakuje. To jest taki głęboki smak, jak IPA, coś takiego. No i tu jest moje najbardziej ulubione. Pachnie jak kawa, a smakuje jak czekolada. Najlepsze. To Wam jeszcze pokażę. Arek zamówił takie piwo, nazywa się Odyssey i to jest niby pale, że mocno owocowe, ale wiecie co, jest po prostu naprawdę, jest zarąbiste i one jest takie zawiesiste, jakby pszeniczne też widać, bo te bąbelki tak jakby się osadziły, ja mówię, że to jak grzyb w środku wygląda, ale jest przepyszne, intensywne, właśnie takie mocno, mocno cytrusowe, nawet grejpfrut, ja wyczuwam, tak jakby było najwięcej grejpfruta w środku. Super, bardzo fajnie. Obok jest stanowisko z jedzeniem, od razu sobie zamówiliśmy jedzenie. Ja mam wegetariańskie curry ze szpinakiem. Powiem Wam, że bardzo ładnie się prezentuje. Tego mamy chlebek naan. Co Ty masz? Chyba baza, zajrzę Ci do niego. Bardzo piękny. I Lucja ma wrapa. Nie wiem, czy Wy wiecie, że właśnie Bradford jest brytyjską stolicą curry. Powiem Wam, że to curry to jest odjazd. Jest tak doprawione, jest tak pyszne i aromatyczne, że muszę Wam powiedzieć, że jedzenie w Bradford, jeżeli w Polsce jest pokazane, że jest pikantne i dwie papryczki, no to tutaj na polski przekładając powinno być 8 albo 10, jest zarąbiście pikantne, jest tak doprawione, ale jest przepyszne. W sumie to się rozgadaliśmy w pubie i Wam nie pokazałam tych nowych wariantów piwa, które mi przynieśli. Również było dobre, już Arek musiał mi pomóc, bo po prostu pełna jestem tak, że już nie zmieściłam. I teraz nas czeka około, nie wiem, 1,5 mili spaceru z powrotem do domu. Akurat jedziemy pod mostem. O, tam są kozy, nie wiem czy widać za wodą. Kozy, kaczki, gęsi leżą sobie. No, chyba jacyś cyganie mają swoją kwaterę. Tak to przynajmniej wygląda. No i sobie dojdziemy do domu. Tam po drodze jeszcze stoi barka, zaraz Wam pokażę. No i takim spacerkiem, taka super przemiła niedziela. My mamy wolne z Lucją, więc się byczymy. Arek musi wstać do pracy, ale Arek zaczyna pracę od 10 albo od 10:30, sama nawet nie wiem. Więc jeszcze jutro nas czeka powolne, takie wiecie, przyjemne śniadanie. Może Wam też pokażę, jak coś fajnego przygotuję. No i teraz taki tylko chillaucik. 41 dni zostało. Także widzimy się jutro rano, podejrzewam. A tu mam dla Was tą barkę, jedyną na całym odcinku tej drogi, którą mamy pokonać od pubu do domu. Bardzo ładna, w bardzo ładnym stanie. Tylko dziwi mnie to, że jest tylko jedna, bo normalnie o tej porze roku powinno być sporo barek. Nie wiem, o co chodzi, Mr. Grumpy. To znaczy taki, jakby to przetłumaczyć, pan niezadowolony, naburmuszony. Tak byłoby w wolnym tłumaczeniu. Także ktoś sobie tam w środku śpi, sobie tak przycumował. A u mnie już kolejny dzień, więc zabrałam się za takie naprawdę porządne ścinanie tej lawendy, bo już przeprowadzka naprawdę za pasem, więc porobiłam sobie dzisiaj takie tylko lawendowe, bo one się palą najlepiej. Będą teraz schły, wysuszą się, one się dosyć szybko suszą, około 5-6 dni na dużym słońcu i gotowe, więc to będą moje zapasy. Myślę, że jeszcze mi wyjdzie ich troszkę z tego. Także bardzo się cieszę, że mam własną yorkshire'owską lawendę.
i już mamy kolejny dzień, dzisiaj wtorek, tyle co Arek pojechał do pracy, a do mnie przyszła moja przesyłka, słuchajcie, zamówiłam sobie nową maszynę do kawy, zaraz wam wszystko opowiem i pokażę, przyszła bardzo szybko, oczywiście z Amazonu. Ponieważ w nowym domu, tak jak mówiłam, na jednej takiej półce będzie stał ten czajnik, no, który jest biały, chciałam, żeby mi do niego pasowała maszyna do kawy, a ta jest bardzo duża, ten mój Bosch, ona jest bardzo dobra, w dalszym ciągu super działa i w ogóle, tylko chciałam coś mniejszego, bo tam będę miała troszkę mniej miejsca, więc zamówiłam sobie z Nescafe Dolce Gusto, każdy z was zapewne zna tą maszynę, ale wzięłam ją z tego powodu, że jest biała, no i że jest taka malutka, zobaczcie jaka ona jest fajna, smart, nie patrzcie tu naokoło, bo jest syf po śniadaniu, więc to będzie wszystko jakoś tak razem współgrało, mi się wydaje. Kupiłam sobie już kapsułki do niej, bo do niej są inne niż do Tassimo. Zupełnie inna bajka. Także zaraz ją wypróbuję. Co prawda piłam już kawę. Zaraz ją wypróbuję. A ta maszyna idzie również w dobre ręce. Także z tej byłam bardzo wiele lat naprawdę, naprawdę zadowolona. Tylko tak jak mówię, nie mam tyle miejsca na nią w nowym domu. A to będzie mi się lepiej maczowało z czajnikiem. Sprawa jest prosta, to podnosimy do góry, wysuwamy szufladkę, wkładamy kawę, zamykamy, dociskamy i ustawiamy na robienie się kawy. Kawa przepyszna, a ja wam jeszcze pokażę, jak wygląda mój dzień na wakacjach. Za oknem się dzisiaj zachmurzyło. Więc podejrzewam, że coś popada, więc sobie ścięłam kolejną porcję lawendy i będę robić kolejne porcje smużek. Tamte już schną, co ukręciłam, więc teraz następne. Codziennie, codziennie po trochu. Stwierdziłam jednak i wyczytałam, że do skręcania najlepsze są takie półrozwinięte, bo gdyby one były całkiem zakwitnięte, to one by mi się szybko obsypały, a te będą idealne. Ale tak pachnie, gdybyście wyczuli ten zapach w moim domu. Ja kocham lawendę, ale ten, kto nie lubi, nie wytrzymałby ani minuty w moim domu. Tak jak widzicie, w tym vlogu kręcę. Całą energię zużywam na kręcenie. Kolejne powstały. Idą się suszyć. Jejku, to jest takie piękne, mówię wam. Uwielbiam to robić. To jest taki vlog przychodzenia też nowych paczek, już w sumie ostatnich, tak jak wam mówiłam. I tym razem dotarł do mnie toster. Słon, nie wiem czy tą firmę ogarniacie, to jest bardzo popularna w UK i udało mi się na super promocji kupić go na eBay, on jest oczywiście nowiutki i chodziło mi o to, żeby on mi również pasował do tej mojej kuchni, do kolorów i tak dalej, ale zobaczcie, takie małe akcenty, jak na przykład ta rączka, będzie się fajnie komponowało z moimi garkami, które też są w takim stylu, także wszystko będzie tak mniej więcej jednolicie, tak samo jest taki jakby gumowy tu, jak te garki i o to właśnie mi chodzi, żeby to wszystko, jak wejdzie się do mojej kuchni, żeby to wszystko tak współgrało. Na koniec tego vloga chciałam wam pokazać właśnie zasadę działania, jak widzicie wczoraj było ciśnienie 1100, dzisiaj już spadło na około 1500-1400 hektopaskale, znaczy to, że pogoda się będzie zmieniać i ciągnie wskazówka w stronę deszczu. Co też tak wygląda, że wszystko wisi, powiem wam, w powietrzu i deszcz powinien być za jakieś kilka godzin. Także mój sprzęt jest cudowny, z Arkiem jak opętani chodzimy i sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. Bardzo fajna sprawa i tym barometrowym akcentem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu.